Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzca i witam was w kolejnym materiale na kanale. Tym razem jest to materiał z Dreadnota. Ja tu sobie muszę pozałączać coś na telefonie, więc stopery, żeby mieć czas. I mieć, bo chcę mieć mniej więcej 20 minut. What? Dobra, jestem w trybie Amirani. W trybie noc. A i Dreadnought jest darmową grą online. Coś podobnego do Star Warsów, natomiast nie do końca. Możliwe, że tam było coś widać jeszcze do jedzenia, ale to był mój obiad nieskończony. Bo po prostu nie zmieściłem więcej. W każdym razie... coś mi się Dreadnought zwiesił. Dobra. Jestem na... No fuck, jeszcze powiadomienia mi wskakują. Jesteśmy w trybie podboju i niestety to jest tryb, którego nienawidzę. Czyli jak widać na minimapce w prawym górnym rogu... W prawym górnym rogu na minimapce, tam gdzie my jesteśmy, to jest na niebiesko się robi, a natomiast tam gdzie jesteśmy, są przeciwnicy, się robi na czerwono. I drużyna, która szybciej zdobędzie punkty, która zdobędzie przewagę punktów... Tak, swoją drogą jeszcze chcę pokazać wam... O! Widzicie, jak się zwiększyło? Na minimapce? W tamtym? Albo w tamtym? Rogu? Nie wiem, gdzie kamerkę dam. Więc... I skok z przestrzeni... O! Robię skok przestrzenny, żeby gościa dogonić. Opla! Aha, nie mogę... Nie przejmuję terenu, bo jestem poza... Nie mam połączenia z sojusznikami, widzę. Tutaj jest to... Drugie tiery tu są. Drugie poziomy, bo to jest maksymalnie 5 poziomów. W grze. Ale ja to zlemię. Kurde, to było głupie. Sporo się zmieniło, bo na poprzednim materiale miałem poziomy... Jak to do mnie pisze? Gdzie? No, tam jest, gościu. Gościu ma rakiety. Dobra. Skok przestrzenny sobie użyjemy. Ha! Zabiłem go z tej, z atomówki. Potrzebuję regeneracji życia. Halo? Tam coś jest. Jeszcze jakieś małe gówno lata. Na minimapie widzę, że ta wiązka, która jest też tutaj z lewej strony do mnie, jest to po prostu regeneracja HP, a to jest nasz. To jest regeneracja HP. Nie wiem, zasięgu? What the fuck? A gościu zginął, widzę. What ty, ciołku? Dobra, kontrolowanie terytorium. Kurwa, jeszcze z tyłu obrywam. Skąd? To tam jest gościu. O Jezus! Tarcze, 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 włączaj! Jesteś. Potrzebuję mieć... O, za 1200. Odwal się ode mnie z tym gościu. Gdybym nie chciał zagrać w Dreadnota ze mną, ale pisał do mnie jak było... Jak byłem niedostępny. Activated.
Zobaczymy, ile obrażeń mu zadam. A ja ładuję! Zabiję go? Nie. No czep się! Czepie. No tamten kuźwa będzie we mnie nawalał, no. Ciołek jeden. Ładuję sobie. No odczep się! Na szczęście mam regenerację HP. Oni mają ponad 1000 punktów, już widzę. Ups! Rakiety lecą. Potrzebuję rakiety. Oczywiście. No odczep się ode mnie! Gościu. Próbuję polecieć w dół. Dzięki temu, że mam regenerację HP, bo jeszcze sojusznik na mnie przy mnie podleciał. To jest gościu nasz. Oni to wygrają, oni mają więcej punktów. Szok przestrzenny muszę użyć, żeby szybciej się przedostać do nich. Dołem. Cześć. Gdzie ty jesteś? No nie! Fakt. Ale wyrzuciłem rakietę przynajmniej i rzuciłem do niego rakietę, atomówkę. No nie trafiłem, poleciało w dół. Tu Galina chcę wziąć, bo jest to bardzo fajny okręt. Przynajmniej moim zdaniem. Więc... Ponieważ to ma jedno działo, ale natomiast daje takie obrażenie na salwę, że potrafi, zwłaszcza jeżeli użyje tą czaszkę, czyli wzmocni broń. I maskowania statycznego użyje, czyli po prostu będę w niewidce tak zwanej. To wtedy po prostu jestem w stanie zadać spore obrażenia, będąc niewykrytym. 8 minut mamy. Dobra. Ło! Cztery. Ojej. Niestety minusem tego jest to, że się długo ładuje. 7000! Ło! A! Aż mnie stąd. Ja jestem w niewidce, to o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi z próbem oblężenia. No nie trafiłem. Czy coś. No ładuję i ginę! Co to było? Atomówkę gościu chyba wysadził koło mnie. Gościu celował w tamtego. No nie, tu mało główienko nie ma atomówki. No nie wiem, jakim cudem gościu mnie zdjął. Chyba, że do lewy wpadłem. Też tak może być. Startuj. Oni mają ponad 2300, o kurde. No te wygrywają, no nie lubię tego trybu. Zamknąć się tam z tymi. Bo to jest w lewym górnym rogu, to jest pod kamerką w zasadzie. O ty dziadu. Dupa. Nie zdążyłem wystrzelić. A, akurat zginę w momencie, gdy była porażka.
jeszcze raz tyle jakoś sobie zagramy i będziemy kończyli odcinek. Wy to oglądacie jak mnie nie ma w domu, bo jestem w robocie. Możliwe, że skończę o 18 dopiero dzisiaj, więc nie jestem pewien, albo od 15, albo o 18, czyli ponad 12 godzin. Dobra, wróć do hangaru. Potrzebuję sobie wybadać kolejne rzeczy. Żeby mieć lepiej. I tutaj w Dreadnocie są niestety tylko trzy, tak jakby tylko trzy narodowości. Natomiast z każdego okrętu w Dreadnocie wychodzi tylko, znaczy wychodzi po dwa, prawie każdego wychodzą po dwa. Dark Soul. Kojarzę Dark Soula, ale skąd? No nie wiem. Znaczy na wodzie kojarzę Dark Soul. Czegoś tak. Tugarin. Tutaj jest drzewko badań. Tryb oblężenie mam. Maskowanie stateczne 2. Rakiety strzałowe 2. Strzałkowe. O, fajne to jest. 38 sekund trzeba czekać. Badanie udane. Zakup za 2000. Zakup pomysłny. Zakup teraz, o kurde. Stecz. O, Dominik do mnie napisał. Jak miło. Tutaj też jak widać jestem... No. Dobra, musiałem Dominikowi odpisać, bo spałem mi na Steamie. Tutaj jak wracając do tematu, tutaj jak widać jest Jupiter Arms. Czyli podejrzewam, że chodzi tu o Jupiter Army. Jest to, jak widać z pierwszego wychodzą po dwa drugotierowe i z tej dwójki wychodzą dwie trójki. I z tej dwójki wychodzą dwie trójki. Tutaj jedynie wychodzi po jednym, tutaj też. Natomiast stąd wychodzą też po dwa. I tutaj wychodzi po jednym. Widzicie o co mi chodzi, tak? Tutaj jest Aknypy. Tutaj widzę, że były dwie jedynki. Z tego co widzę, to mam 10 tysięcy expo, o kurde. Do niedzielę mam tak, Dover mi się strasznie nie podobał, bo to jest to małe, upierdliwe gówno, którym nie umiem grać. Dlatego też mi się nie spodobał i nie mam go w garażu. W hangarze znaczy, tutaj mam dwie, to jest Furia i Orkus. Bardzo fajnie się Orkusem gra, o ile dobrze pamiętam. Dominikowi musiałem odpisać, więc ostatnią bitewkę polecimy. Polecimy na Orkusie. Dobra, Dominik nie spał mi tam. Pozdrawiam Dominik.
Kurwa. Dobra, jestem po przerwie. Wybierę sobie szybko tu Galina. Gdzieś tutaj przy rozpieniu się mamy możliwość wyboru okrętów. Czekajcie, muszę sobie jeszcze screena zrobić. O, zdążyłem nawet. O, tutaj też mogę zrobić. Jak zwykle ktoś mnie na klatce łazi. Chodzi. Bardzo fajnie teleportuje tutaj. Dobra, odłożę ten telefon. Niestety nie widać przeciwników, jak się nie popatrzy na sojuszników i przeciwników, jeżeli się na nich nie popatrzy. Być może jeszcze będzie nagrany fragment z Plutonu. Jedna bitwa w Plutonie z Dominikiem. W oddziale, to się nazywa oddział. O, było. O. No nie na dół, do góry ma być. Nie pamiętam, ile ja mam zasięgu. Czym ostatni w tabeli? Tam coś jest, ewidentnie. Tam chyba też było 7 strzeli... O, jest. No traf go! Ja mam 7 km zasięgu? Seriously? No, tam coś jest. I na dole coś jest. Nie trafiłem. No zasłaniesz, koleś. No gościu, ewidentnie tam jest. Ja mam chyba 7 km zasięgu tych dział. No odczep się! Przepraszam. Sorry, musiałem. Ten tryb, który teraz jest, to jest mój najbardziej ulubiony. Najbardziej ulubiony z ulubionych. Fuck logic. O, jest 4500. 900 tylko. Dobra, zdjęty. O, dobra. Tak to działa. Po raz pierwszy tak naprawdę zauważyłem, jak działa system przeciwrakietowy. O kurde. O kurde. Myślę, że powaj, gdy 7500 zadaje przy tym takim, przy tej czasce załączonej. A bez tego to zadaje 4500.
Albo 600 coś. O, coś zabije. Potraf go. O, trafiłem. Żeś gościu zjał. Jakoś mi, jakoś jakoś mi idzie. Kurde, zarałem w górę. Na szczęście nie da się zahaczyć, nie uszkodzi się pojazd, znaczy masz pojazd, maszyna. Ja wiem, że jest dreadnought, ale nie widzę go. Czyli ten najcięższy, najbardziej opancerzony, o jest. Ej, 7500, jeee. Kurde, to ma gówno, będzie go leczyć. Nie, chodź tu. Kurwa. Nie trafiłem. Trzeba się cofnąć. Ej, my to przegrywamy. O kurde. Z lewej jest jakiś niszczyciel chyba. To jest nasz. O, jest coś. Szkoły przestrzenny użył. O, je. Aha, to gówno mało nie trafię. I tego nie trafię. O, szyt, kurde. Tam coś jest. No tu coś ewidentnie jest, lata tam nad górą, koło tej góry. Ała. Nie, tarczę. O, dzięki. Dupa. Zginął Owen. 23 minuty widzę, że mamy. Najbardziej mi się podoba, tak jak mówię, ten typ okrętu. Właśnie ze względu na to, działo. Ciężkie działo Tesli 2. Wall to przyspieszyło, o kurde. Zwiększony ciąg to ma mocnego kopa ze zwiększonym ciągiem. Pociągniesz. Aha. No tylko 4. A! Nie trafiłem. O! Ten gościu wyleciał. Ała! Kurde! Jeśli jestem zamaskowany, to jakim zatem mnie widzisz, gościu? Rakiety, rakiety, zostaw go! Mój! Mój! No nie, zabrał mi go. No tam jest ewidentnie jakiś gościu. O, byłeś, że on poleciał na dół. A ja podleciałem do góry. No, ktoś mnie uleczył, widzę. O, jest dreadnought. To tylko 2000, serio? No, 1000 coś. Co to? A, bo gościu ma tarczę załączoną. Jeżeli ma tarczę załączoną, to znaczy, że mu mniej obrażeń mogę zadać. No mu thank you, skoro on mi go zabrał, co? Ojej. Trzeba oblężenia. Dobra. No tarcza mu mniej HP zabiera. Proszę, jak ma tarczę załączoną. Dobra. Zabity. Już zniszczony. To jest zabicie, ale... 4000. No nie! Nie chowaj się. O. Dobra. Dobra, asysta. Destruktora dostałem. Jak to się schowasz, to gościu, ja ci nic nie zrobię. Dobra, skończyła mu się tarcza. Ale, no tylko jak mnie z tego trafił. Co to było? To się tak kręcił. What the fuck?
Dobra, zniszczony. To nie ja? To nie ja zrobił? No bo nie trafię goście. Ja mam 5 km tylko, znaczy 7 km tego zasięgu. Czego wniosek? Na, jeszcze bym trafił, kurde. No dupa, zabrał mi go. Takiego szybkiego okrętu tutaj nie trafi, nie ma szans. Nie wiem, mam 8 km zasięgu. Znasz? Ten ginie, gościu. Myśmy mieli jakieś małe gubienko. Ech, jeszcze bym mógł go trafić. Chodź tu, gubnieku. Zawiesił się. To jest, zawiesił się. What the fuck? Zaznaczyło mi się. Na tym. What the fuck? Dobra, ja to by było na tyle. Także na razie. Cześć. Niech się.